Tato, dobra, czekaj, czekaj, bo już się oglądam. Już przestałem się skupiać, pokolenie TikToka we mnie wstąpiło. 3 sekundy minęły, ja już się wiem, co oglądam. Daj mi się skupić. Spartiatik! Zanim przejdziemy do odcinka, zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco. I pamiętaj, oglądasz Amadeusz... na własną odpowiedzialność. Cześć. A co on ma tu za naklejkę? Czemu tego nie zdejmie, tej metki? Musi oddać to do sklepu po odcinku? Nie, na początek to wyjaśnijmy. Czemu on tego nie zdejmie? X3. Nie, oglądamy to. Argumenty, nie takie jak laska w poprzedniej edycji, tych niestety nie mam. Myślę, że to są te argumenty, ale robię świetną carbonarę, uwielbiam gotować i jestem rozciągnięta. Możemy zrobić spaghetti. Ej. Wow. Ja nie zrobię, ale ty możesz zaprezentować. No dobra. Ja jestem, jak taki trójboj, jestem już najbardziej sztywnym człowiekiem, jakiego widział. Ale patrzyła mu w oczy, to jest dobre. Myślę, że możemy się poznać bliżej. Dziękuję ale... bardzo. A umiesz sobie założyć nogę za głowę? Nie podam jej ręki. Nie, tego nie. Dawaj, spróbuj. No co odważny to? Świat zależy, należy, no. To nawet Boxdel potrafi. No lewo. Dobra, dobra, wstawaj, o. Brawo, przechodzisz dalej. No, to jest zamatała, no. Patała, prawie. O kurwa. O kurwa. Daj mi to pod. Kurwa. Ale dym. Mikroport. I to walówkę. Widziałeś kiedyś konno? Nie, nie, nie. No to wiesz, jak przejdę dalej, to bardzo chętnie mogę cię nauczyć. Przykucnie koń teraz, bądź koniem i niech ona na tobie pojeździ i niech pokaże, jak to się robi. Chcesz na mnie pojeździć? Tak od razu? Ja nie mówię o sypialni, tylko że na jeźdźca. Ja będę udawał, że jestem koniem. No a ty dobra, pokaż, no. Jak się jeździ na koniu. Palska jak koń, tak. Jesteśmy najbardziej cringe'owym kontentem. Chyba na chwilę szatan przejął kontrolę nad ciałem. Matko boska. Co, biłabyśmy teraz batem? Ale nie, się pytam, co byś robiła normalnie? Nie sugeruję ci, co masz robić. Molestowanie. Baba do sądu. Chuj, to jest bodzirek, sobie napierdam. Myślę, że dobry konik. Good boy? Good boy? Bardzo good boy. Jest dobrze, chociaż miałam inaczej to troszeczkę zaplanowane. No mogę ja spróbować? Możesz. Serio? Myślisz, że mnie utrzymasz? No. Dobra, dawaj. O ja pierdolę zamiarę. Dziewczyny się złamie. Nie, nie. No, musisz usiąść. Kurwa, no ciasto te spodnie wczoraj kupiłem. O ja, tu się coś trzyma się coś? Ja pierdzielę. Co tu się odbija? To jest mina montażysty Sylwka, który teraz myśli, jak to kurwa zrobić, żeby było dobrze. Jakiś ten? Jecha! Ja myślę, że gdyby brał u mnie lekcję, to na pewno bym go dobrze nauczył. Jak właśnie wiesz? Nie dodaję tego. Tak trochę. Nie zapamiętuję imion, bo za dużo ludzi mi się przedstawia Roxana. Na co dzień. A, Roxana. Ale musisz zapamiętać dobrze, teraz, dobrze, bo już nie będę powtarzać. Zapamiętam, kojarzy mi się z pewnym portalem, który niedawno zamknęli. Naprawdę ma juicy dolną część ciała. Juicy ass. Może nie miała dużo do powiedzenia, miała za to dużo do zaprezentowania. To się szanuje, widzowie. Witam, Alfie, to dzisiaj częściej co? Cześć, jestem Emilka. Cześć, Emilka. Mam 27 lat. Generalnie bardzo dużo ludzi myśli, że mam mniej, ale myślę, że to jest na plus u mnie. A Madzie mu się podoba, zacznij go tak, minę, patrzcie tak, tak. To. Powiedz, podoba ci się Władca Piekieł? Ale to ognia, podoba ci się Władca Piekieł? Boże, Wojtek Gola znowu się odpala, znowu nie wziął leków na odcinek, jak poprzednim. Ja pierdziele, i znowu będzie pieprzył te swoje teksty. No dobra, a podoba ci się Władca Piekieł? No przystojny jesteś. Czyli chciałabyś ze mną pójść na randkę mimo wszystko? Tak. A na przykład mogłabyś streamować w basenie? No raczej nie. Czyli OnlyFans nie wchodzą w grę? Nie, wolę część rzeczy zachować dla siebie po prostu. Chciałabym zabłysnąć powiedzmy ze swoją osobą, zerknij. A nie swoim ciałem. No tak widzę to, nie dodajemy tego. Ja pierdolę. Ja. Moja ulubiona pozycja seksualna. No. Myślę, że na jeźdźca. Czyli na jeźdźca to ty jesteś na mnie, tak? Tak. A patrzysz wtedy głęboko w oczy? Oczywiście. Fajny, podoba mi się ten kontakt wzrokowy. No, musi być. Spoko, no dobra, przechodzisz dalej. Dzięki. Ej, ty tak podrywasz dziewczynę, nie? A mi się wydaje. Jaka jest twoja pozycja? No właśnie, jak ona za długo gada. No Wojtek Gola tak leci. I na złoto wchodzi. Ale wiesz, Wojtek Gola ma easy mod w życiu. Jest miliarderem.
Wiesz, o co mi chodzi? Wygląda tak, że pewnie każda baba go chce. Wiesz, o co chodzi? Wojtek Golan może powiedzieć cokolwiek i on i tak, wiesz, i tak każda go chce. Wiesz, o co mi chodzi? Dlatego on gada takie teksty z dupy, bo u niego wszystko działa. Rozumiesz? Ej, bo nie mogę przepuszczać wszystkich, ale kurwa, patrzyła mi w oczy i była nawet sympatyczna. Przystojne jest to, nie ma co. Ja pierdolę! To się przewróciła? Naprawdę? Z mikrofonu mam wszystko okej, coś tu mi wisi. Ej, to nie była ustawka? Chciałabym, żeby była. Dobra, najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Co mnie zabije, to mnie wzmocni. Do wejścia. Siema. Siema. Mali jestem. Cześć. No, pachniał jak mój dziadek. Jak? Madi. Madi, ja Madi? Madi, ja Madi. Madi, Madi. Pachnie jak mój dziadek? Dupę? Co to znaczy? Starzy ludzie pachną stęchlizną. To ja wiem po sobie. Czyli Amadeusz Ferrari pachnie stęchlizną. I kurzem. Matylda? Matylda, ładne imię w ogóle bardzo. Spoko, dlaczego chciałabyś się ze mną, nie wiem, spotkać, mówić? No bo wydajesz mi się ciekawą osobą. W ogóle strasznie mi imponują ludzie ambitni. Doceniłam go jako człowieka. Jesteś oddany, no dla swojej córki na przykład i strasznie mnie to wzrusza, bo osoba ojca w życiu jest moim zdaniem najważniejszą postawą. Nie jestem ciekaw, co będzie odpowiedział. Tajlandii coś złapał? Spoko, przechodzi dalej. Dobra wariatka. Jeżeli dziewczyna uderza właśnie w bycie ojcem, to jest naprawdę to najważniejsze i ona wiedziała, jak go podejść. Tylko muszę spauzować, bo ogólnie tu nic nie, nic jest tak, że nic nie słyszę, nie? Dobra, daj ile mi. On ma w kurwa, uchu, Wojtek, weź im nie mądź. Oni myślą, że nie działa sprzęt, a ty źle wciskałeś. Chłopaki, sprzęt nie, działa, dobrze. Tylko Wojtek źle wciskał. Dobrze, nie poprawiajcie tam nic, tam wszystko działa. NPC. Czas na reklamy! Mamy, moi drodzy, pierwszą współpracę na kanale GOATS. Będziemy dzisiaj typowali walki na Fame MMA 18. Tak jest. Czyli dlatego to tak szybko wyszedł odcinek. Musieli przed Fame'em wstawić. Dobra, skip. Nie? Julia. Fajna to jest. No. Na co dzień studiuję chemię. Spoko, mam takie pytanie, skoro się na tym znasz, bo ja czytałem, że mega zajebiste właściwości ma sperma jako maseczka na twarz. Odżywcza bardzo. Ja pierdzielę. Normalna rozmowa na pierwszym spotkaniu. To odżywcza. Nie próbowałam, okay. A ty próbowałeś? Jeszcze nie. Próbowałeś? Jeszcze nie. Z taką gładziutką cerę. Tak, właśnie nie. Ciekawe, czy Wardęga próbował jako naczelny zwyrol, nie? Wiesz, grał Warwickiem, czasem off kamerka, bo akurat ma maseczkę na twarzy. Wiesz, o co chodzi? Coś tam nie próbować, ale jako RB. Polecasz, czy tak nie za bardzo? RB to na pewno. Kurwa, mnóstwo aminokwasów. Ty masz nieskończony zapas. Czy mogę być twoim producentem? Mógłbym być producentem na przykład dla ciebie takich maseczek? Nie, bym poszła w masową produkcję wtedy, wiesz? Masową. Ale to jest laska, co się wyróżniała od razu. Nie, ja bym po prostu też zrobiła pyk. Jezus, piękny TikTok się szykuje. Myślisz, że mogłabyś zostać władczynią piekieł? Ja bym mogła zostać. No. Że ja już jestem. To pokaż, jak się zachowuje władczyni piekieł. Co jest? Ja pierdzielę, co się dzieje? Władczość! Ciotka na komunii się napiła. Klasik. Potęga! Ale ona jest dobra, bo ona jest wygadana bardzo. Widziałaś te TikToki z taką babą, co w Gdańsku się drze? Tak, bardzo tak, podobnie to trochę do niej zrobiłaś. Gdzie są te dzieci? Gdzie są te dzieci? Ale ja się pytałam, czy byś chciał nie spędzać czas. Lubię, ale jak chcesz. Najbardziej rozśmieszyła, stary. Ej, musiałem wyłączyć na chwilę, bo mi wstyd było, a ty zatrzymałeś. No, dla ciebie zatrzymałem, wiedziałem, że wyłączysz na chwilę. Historii tego programu go. Dobra, jakie byś mi suple dała, żeby rozjebał Błońskiego? To chyba ona? Sprzed 10 lat. Co w niej mam? Ty no? Jak często ją noszę? Noszę ją raz na tydzień do kościoła. To ona! I... Ale się zmieniła na plus po 10 latach w sumie. Jako chemiczka. Sumbek. Na szprycuj mnie czymś.
Bo on się świeci, kurwa, w ciemności już z tym dubielem. Amadeusz Ferrari to jest ostatnia osoba, która mogłaby się przypierdalać. Nie muszę ci nic zdawać, żebyś tego rozumiał. Mówisz, no, i tu, o, oczywiście, dobrze mu gadasz, ale jestem ciekawy, co byśmy przypierdali. Anna Lewandowska zawsze mówi o kulkach mocy. To Kacper też stosuje te kulki analne. Amadeuszowi aplikuje regularnie. Ja nie wiem, ja nie wchodzę do łóżka Kacprowi. A chciałabyś mu wskoczyć do łoża? Przyszłam tutaj dla Amadiego, ale jakbym skończyła z Kacprem, to nie byłabym wcale zła. No, nie. Ja pierdzie. Sorry, powiedzieli, nie, powiedz, że wypierdalała. Czekam, co? Ale miło było cię poznać. Również mi bardzo było miło poznać. No, trzymaj Nara. Się. Trzymajcie. Nie, no żartuję, przechodzisz dalej. Nie, ty zrobiłeś mnie! Dzięki wielkie! Kurde, wariatu! Ale... Ja wiem, co się tu w dupę dzieje? Witam, Machoń, witam. Cześć. Siema. Czy masz mnie za głupią dzikuskę? I choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś tuż i przesz. I mądry jesteś, tak. Żeż słów brak. Dlaczego, powiedz mi, tak mało wiesz? Mało. Daj, kurwa, Izak, posłuchać ładnego śpiewu. Spierdalaj. Koleżanko, jak masz na imię? Oliwia. Wizualnie wolę tak. Izak będzie chamski w odcinku, to mi się podoba. No witam dzisiejszego dnia. Fajny odcinek Goats. Właśnie skończyłem, oddał. Ale czemu ty to sam oglądasz, a potem wchodzisz na streama i piszesz cringe to, co oglądamy? Ty jesteś w dupę cringerem! Słyszysz mnie? Bana kolego, ci daję zaraz. Pamiętaj, umyj jaja. Nie, szczerze, Machoń? Da się dodać nową odznakę obok niku? Cringer? Będziesz miał takie wielkie C obok niku. Ty w dupę, co ty piszesz? Bardziej taki bitch, wiesz co mi chodzi? Nie, bitch. Bitch, nic personalnego. Rozumiem. A wiesz, że na co dzień tańczę? Taniec jak w GTA. Cicha woda w Rzegiwie. No kurde. Myślałem, że stypiara. Wiesz, poza tym lubię mylić. Dobra. Spoko, skoro mnie zaskoczyła. A mogę cię przytulić? Możesz. On każdą... Dobra, do zapraszam na następnej edycji. Zaczynasz randkę tak, że mówisz o dziewczynie, jaki jesteś zajebisty. I jak dopiero jak skończysz, po minucie gadać, wiesz, o wszystkich swoich osiągnięciach, zapytasz jej, a ty to kto? I tak podzywia. Natalia. Cześć. Machoń, nie będę ci odpowiadał, bo jesteś dupę za głupi, żeby zrozumieć. Ile razy mam powtarzać, żebyś doszło do ciebie coś przez ten komputer? Chłopie! Okay. O, już zapamiętałem wcześniej, bo nie ma... Opanuj się! Wiesz, no ja tu miałem wielkie plany. Las Vegas, Mistrzostwa Świata, Miami. Tak, Machoń, wygrasz w szkole Fortuny VIP, a znowu będę cię szalował. I może byśmy polecieli. Nie ma stanika. Wiesz, oglądamy. No ja tu miałem wielkie plany. Las Vegas, Mistrzostwa Świata, Miami. Może byśmy polecieli. O, bardzo chętnie. Mam zajebiste teraz deale na kilkadziesiąt koła miesięcznie i tak dalej. No, tylko to jest szoko. Uważasz, że jestem największą gwiazdą w tej federacji? No jasne. No, a ty to właściwie kim, kurwa, jesteś? Twoją przyszłą dziewczyną. Tak? Tak. Zróbcie jakieś wspólne ćwiczenie. Umiesz zrobić taczkę? Ferrari każą przepuścić. Kurwa, jakie uciekną te cyce. A umiesz jeszcze z klaskaniem za plecami? O Jezu, nie. Dawaj, z klaskaniem za plecami. Nie, żartuję. Nie? Nie, no co ty, na twarz by się upadła. O Jezu. Ona chciała to... Ale oj, mam miesiąc przerwy, bo się do matury przygotowuję. Dobrze, że tu nie ma eye detektora, bo ja nie wiem, jakoś mi się przylepił wzrok w jeden punkt. Co? Co tak zerkasz? Jak mi pokażesz swoje walory. Nie. Co tu się w dupę dzieje, ty? O co chodzi? Co tu się odpieprza w dupę? A wiesz, co jest w tym najlepsze? Że Machoń to dzisiaj sam oglądał. Sam. Siedzi w domu, cisza. I on to ogląda i się cieszy na cały dom. Śmieje się z tego. Cieszy się. Wiesz, to jest najlepsze. To jest dla mnie najlepsze. Wyobraź to sobie. Po prostu sobie to wyobraź. Co tak zerkasz? Jak mi pokażesz swoje walory? Nie. To niestety, przepraszam, do widzenia. O kurde. Myślałam, że jest taki inteligentny i troszeczkę takie... Ty nie pokazała cyców, to nie przeszła. To jest fire? Czy nie?
Więcej chcę mnie poznać, a nie kurwa pokaż cycki. No, ja ale ona przejdzie potem. Chyba, że będzie lepsza jakaś. Bo potem on jeszcze może jedną uratować. Wiesz o co chodzi, tak było w innych odcinkach. W dole, no. I tak wolałam Kacpra Błońskiego. Dobra, nie przejdzie. Nie przejdzie, nie przejdzie, nie przejdzie. Ja pierdzielę. Jestem Weronika, przyjechałam do ciebie z Gdańska i... Spoko, też jestem z Pomorskiego. Tak? No? Ale widać, że mu się podoba od razu. Patrzcie na jego minę. To jest drugi raz, kiedy mu się podoba dziewczyna. Pracowałam jako barmanka. Mhm. Umiem robić drinki i ci mogę zrobić sex on the beach. Ona to jest ta, co mówiła właśnie, co pisała do mnie, że wam zniknął formularz. I powiedziała, że ona chce mu utrzeć nosa. Tak, tak. Jednak nie wygląda to, jakby chciała mu utrzeć nosa. A jakiś, nie wiem, popisowy numer barmański? Barmański? Nie wiem. A masz sprzęt? Zawsze przy sobie. Fajne jest. To moja odbijane? Wizka, odpierdol się od niej. A w sumie czemu się nie zgłosiłaś się wcześniej do poprzedniej edycji na przykład? Wiesz co, nie widziałam, że formularz był, ale żałuję, bo jak zobaczyłam Kacpra, to robi wrażenie. Przejebała sobie. Jutro też w ogóle mamy nagrywać teledysk razem, więc możesz... Wiem o tym, poznaję. Sorki, ale nie. No dobra, no to... Hej. Czemu jej nie przepuścił? Ale odrzucił ją. Chyba za miły jestem dla tych osób. Ej, Kat, idź do niej teraz, ty. Idź tam do góry do niej teraz, słuchaj. Hello. Hej. Ej, bo ja nie do końca wszystko słyszałem. Ale odparłaś, tak? No, odpadłam. Ale ty masz u niego w teledysku grę? Powiedziała Blonskim, ano ta, bo oni mają walkę. I ja już sobie wszystko zaplanowałam, ja też jestem z Trójmiasta i to trzeba było bilety, kupić wszystko, a on 23 godziny przed powiedział, że nie, że jednak w ogóle niedziela. Ale i co, zostajesz do niego na klip? Nie, niech spierdala, nie będę w żadnym klipie występowała. Ola, ja jestem? My się znamy czy nie? Już się widzieliśmy. No mój starczy umysł, za szybko się akcja dzieje, wiesz o co chodzi? Się widzieli po prostu. Znałam się na jego urodzinach. I czemu chciałabyś się ze mną na randkę umówić? Bo to już jest druga szansa, nie? Wtedy niestety nie udało się, nie było takiego momentu, żeby siema, wiesz, jakoś tak poznać się bliżej. Jak masz na imię? Ola. Ola, Ola. Aleksandra? Nie. Olga. A to nie, no nie odpada. Co? No, tylko... jesteś, tak? Tak. Tu 7 lat mieszkam. I ogólnie mam korzenie polskie. Babcia była Polką, także 75% Ukrainy i 25% Polski. Zostawmy Amadeusza, zobaczmy, jak on sobie sam radzi. A stylówę kupiłaś w Polsce, czy za granicą? W Polsce. W Polsce. Tak. Kurwa, się nie klei gadki. Nie, Aleksandra, tylko Olga. Tak. Mam tylko bieliznę, coś innego. A jak ci damy później jakieś ubranie, oczywiście, do przebrania, jakieś sexy, to założysz? A, sexy. Mhm. Owszem, no, lubię sexy. Ubranie. Dobra, to nie przechodzi dalej. Dziękuję bardzo. Idziemy do sklepu. O co tu chodzi? Jarka ogarnęła to. Jak pokażesz swoje walory, to cię przepuszczę. Powiedziałam, że kurwa, nie, no co ty odpierdalasz? Chciałbyś jakiej... jeszcze mieszkać w tym. Nie, no to był, nie, no ale Kacper Wojski się kurwa nie musiał prosić, tak? On się musiał prosić, no ja pierdolę. No to coś o nim świadczy, tak? On się nie prosił. O nic. Tylko powiedział, pokazujesz cyce albo wypieprzaj. To jest proszenie się? Cześć. To tak jakby, wiesz, był napad na sklep, chłop celuje z pistoletów kasjera i mówi, dawaj pieniądze, albo cię zastrzelę. On się prosi? Ale co mam cofnąć? No ja pierdolę. No to coś o nim świadczy. A ją? Siema. Weronika jestem. Na ten moment interesuje się MMA dosyć mocno. I chciałabym tutaj zawodowcowi zaprezentować chociaż moją gardę, jeśli pozwolisz. Dawaj. To tak? Dobrze robię? Tak, bo ja stałabym. Teraz proszę cię, idzie, dawaj, dawaj. Proszę cię, oceń moje ciosy, jak mi idzie. Tak, tak. To zróbcie teraz jakiś trening. To zróbmy razem jakiś trening. Ja z miłą chęcią. Teraz. Teraz? Teraz? Tak po prostu podejść do ciebie takiego? Cześć, to do siadu nauczymy cię z bocznej, dobra? Dobra. Wiatraka i zapieprzy Ferrari i po walce. Połóż mi tutaj rękę pod głowę. No, dawaj, daj, barki musisz wbić w... Gotowałeś? Ale kadry! Amadeusz wie! Tą nogę tak dosuń do mnie, a tą jakby wyprostuj. To jest taki moment, kiedy moja żona do mnie przychodzi i mówi, kochanie, co ty oglądasz? Tak jest. No, to i patrz, no i dopnij. A Izak robi nie drzwi, nie. Stopą się położyć na ziemi. Jesteś właśnie teraz, dosiadzisz, ciśnij mnie udami. No i możesz wstać i mnie teraz bić, patrz.
rzucią biodrami, normalnie tak wyjebią tak. Ale nie, wyjebią chamsko, kurwa! No. Nie, kumata jesteś. Myślę, ty nie słuchaj ich. Jest na pewno teraz. No jakby tak na mnie usiadła, to bym się stracił. Spoko, przechodź dalej. Dziękuję bardzo. Będzie liga w nocy, no. Pięknie pachniesz. Dzięki. O, pięknie. Ty, dla niej ładnie pachnie, a dla tamtej jak dziadek. Stary. Czyli co to znaczy? Pachnie, bym powiedziała. Spoko. Sympatyczna. Robię show. On naprawdę się zapytał, jakim ty kurwa jest. Siema. Jestem Mary. Tak? Tak. A jestem Fak. Okej. Okay. A boński skill. A skąd jesteś? Częstochowy, ale mieszkam w Warszawie. Co sądzisz o Najmanie? Czy Częstochowa wstydzi się za Najmana? Spoko, a co sądzisz o Najmanie? Nie chcę tak mówić, ale no jest trochę taki... Boi się go. Boxer zbija ci wirtualną pionę. Raz była taka sytuacja, że byłam sobie, to było akurat chyba w sobotę, więc była pusta salka, ja sobie coś tam skakankę robiłam. Gothic, i on coś tam mnie zaczepił, że no super się ruszasz, coś tam i czy mogę im zrobić zdjęcia. Witam, witam. Ale jebać fleta jebanego. Ja akurat trenuję boks. Pokaż walkę z cieniem, pokaż. Ta, zrób jakąś waleczkę z cieniem. No dobra. Bo ja mam trochę... Nie, on dobrze, patrzcie, zajebicie się rusza, pa. Sylwek, ja myślę, że tam by dała rady, nie? To jest sadkę dla Wardy. No, jeżeli już bym miała wybrać, to dziewczynki, w sensie lesbijki. Serio? No. Lubię, jak inna dziewczyna ładnie. Czekaj, Kacman? Musimy zawalczyć w marynarze, jak wygrasz, to przechodzisz, jak nie, to nie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wypadasz, i tak było dwa, jeden, przepraszam. Co jest ty? Ej, o co tu chodzi? Czemu coś takiego? Ale nie! Wyjebie! On jest strasznie niemiły. No. Nie no dobra, żartowałem, przechodź dalej, spokojnie. Tak, tak. Ale on troluje te baby. Jakie baby? Kebaby z mincem. Do zobaczenia. Spokojnie, polubiłem ją. Ja pierdolę! Ale hej. Mam wrażenie, że widać, które dziewczyny są z ogłoszenia Amadeusza, a które są z... Że ta od Amadeusza. Ta jest na 100% od Amadeusza, nie? Ala. Cześć. Ogólnie jestem jak taki cygan, bo mam trochę tutaj itemów pod kurteczką. Mam też pytanie do ciebie, czy byłeś grzeczny w tym roku? No, nie do końca. Bo jeżeli nie, to będą takie 3 pasy na dupę. No. Mogą być? Dobra, dawaj. Lekko czy mocno? Kurde, wiesz co, nigdy się z dominą nie zabawiałem, ale to może być ciekawe doświadczenie. Mocniej, no co ty? Aj, byłem bardzo niegrzecznym chłopcem w tym roku. No ale mocniej musi być, to się nie liczy. O czym? Dawaj, zapierdol! Seaswater? Kurde! Seaswater? Ach! Kurde. Zabolało! Byłeś grzeczna w tym roku? Byłaś? Ja byłam. Byłaś? Byłam. A bardzo czy ale jak na pewno? Dalej, to mogę nie być. Jak? Fajny program jest, kurwa! Taki na granicy. No. Lubisz być duszona? No może trochę lubię. To jest już content, nie? A kolankiem? Może. To dawaj. Aby uniknąć demonetyzacji, wrzuciliśmy te treści na Instagramie goats.pl. Zapraszamy. Tak, dlatego. Proszę bardzo. Chyba dlatego, że ludzie follow dali. Czasami niegrzeczne dziewczynki. Pokanie. No tego już nie może. To jest ona jak jego? Ona jego tak. A czemu on jej nie? Bo mamy piekło, kurwa. Ona wygląda jak miała 40 lat? No a ile miała? Ale zapytał się, czy może. Chyba miała tyle. Ale ja mówię o zostań YouTube'a. Ema? Hej, mam ogólnie chrypę, więc jak ktoś to po prostu przygotuj mentalnie na to. Spoko, ale chora jesteś, tak? No właśnie, troszkę jestem chora. Odrzuć ją od razu, bo nie możesz się zarazić przed walką, od razu. Ja kurde, ja nie mogę być chory przed walką, nie mogę sobie na to pozwolić za bardzo, wiesz? To tylko katar. Sorry, musisz napisać, jak wyzdrowiesz. A mogę zrobić jeszcze coś. No dobra, ale co, a co możesz zaproponować? No nie wiem, na przykład mogę zrobić... Szpagat. Szpagaty są fajne, ja chcę szpagat. Robiąc szpagat. Okej. Okay. Niech pokaż tatuaż, jaki ma na plecach. A pokaż tatuaż na plecach. To jest jakaś winorośl? Trump stamp się nazywa. Taki stempel z dziury, a, nie? A to zrobiłaś, co? Nie, że ktoś Izak. Mógł sobie popatrzeć podczas kleku. Ona ma fajną energię, ta dziewczyna. No. Ona pasuje do władcy. Metalówka to w łóżku wolisz być dominująca, Jezu. Czy być totalnie zdominowana, plus, a kurwa, wiesz, wyliściowana. Zależy od humoru. Jezu Boże. Od vibe'u? Przybliż się troszeczkę. Muszę zobaczyć twoją twarz. Mam katar. Ale nie masz jakoś dużo makijażu na sobie, co? Nie mam. Hmm. No dobra, możesz przejść, zobaczymy. Ty on każdą przepuszcza. Nie, bo jesteś dobra, chora. Dobrze, że ją wyjebał. Ale nie wyjebał. Nie wyjebał. Ale długo gadali, że przeszła dalej. Kurwa! Boxel mówił, że już się pali. Hej. Siema. Ooooo!
Co się dzieje? Też oglądałem akurat 5 minut pierwszego odcinka. Tak, i dlatego... Jezus słucha. Co to w dupę jest? Przez Władca Piekieł, co ty odpieprzasz? Czekaj, co tu się dzieje? Pogadali, że przeszła dalej. Kurwa! Hej. Siema, siema. Oliwka Brazil. Też oglądałem akurat 5 minut pierwszego odcinka. Tak, i dlatego się... przyszłam przygotowana. Widziałem ciebie, ale nie widziałem, co robiłaś. To ale kto to jest? Jest zagadka dla niej. Jakie stworzenie nie trafiło na Arkę Noego, a przeżyło? Wy macie z tymi arkami. No, na Arkę Noego poszły wszystkie zwierzęta, tak? Więc jak może być, że któreś nie trafiło, przeżyło? Ryby. Wiedziałam, ludzie pociągnięty temat z Arką Noego. Jeżeli chodzi o trenowanie jakichś sportów, to dół mam wyćwiczony przez jazdę konną, bo 12 lat jeżdżę konno. I trenowałam karate. A jaki masz przebieg? Co tu się dzieje? Jeżdżę konno i trenowałam karate. A jaki masz przebieg? Chciałabym, że to nie elegancko. Nie, wydaje mi się, że mały. Mniej niż 5. O, no to faktycznie. Co, aż tyle? Jezus, sucha! Ale już nie patrzy, tak? Ja pierdzielę! Obrzydliwe zachowanie, naprawdę. Serio, obrzydliwe zachowanie. Nie. Zrobię na tobie jakąś technikę zapaśniczą, żeby cię wyjebać. Niech się spróbuje obalić. Mam spódniczkę, nie zrobię tego. Dawaj, obal mnie! Dawaj, wjeżdżaj kurwa w te nogi. Czemu ona liczy wujków? Wjeżdżaj w te nogi kurwa, dawaj! Musisz jak dzik żołędzie wjechać. O kurwa, dobra. No, dawaj. O, kurwa. Dobra, udało jej się w sumie. Dobrze, jesteś za dymiara. Przechodzi dalej. Dziękuję. Arkanoego w drugiej rundzie! Jak to jest przystojniejszy, Amadeusz czy Kacper? Amadeusz. Jest taki w moim typie. Ale czekaj, ona jest jakiś... Czy Jezus i tak dalej? Co jest? Dzięki próki za słowa dla Kam. Kam. Cum. Hejka. Siemano. Cześć Martyna. Dzięki. Cześć. Ja bym ci chciała na starcie coś pokazać. Tak jeszcze kilka lat temu wyglądałam. Po prostu nie lubiłam na siebie patrzeć, więc stwierdziłam, że... Okej. Okay. Że muszę coś z tym zrobić. Ale Giga szanuję za zmianę. Dziękuję serdecznie. I ogólnie teraz jestem trenerem personalnym i studiuję dietetykę. I jako, że musiałam tu przyjechać i odpuścić trening dołu, to chciałam ci zaproponować, żebyś został moją sztangą. Żebyśmy zrobili wspólnego hip thrusta. Oh, fuck. Siadaj, Amadi! Dziwnie się czuję, nie? Że to ja będę kogoś na kolankach siedział. Dawaj, nogi do góry, do środa. Dobra. Ty, co jest? Odwrócony jeździec. O kurwa. Wytrenowaną dolną część ciała. Nie, jeszcze raz. Dziwnie muszą czuć dziewczyny, jak są pompowane. Ja pierdolę. Bo nam cały dzień może z nim to robić. Chcesz mnie zdominować na starcie? Ja wolę dominować. Ja Ja właśnie w królewsku lubię... Królewsku lubię dominować. A ty? Lubisz dominować, nie? A spróbujcie się pociłować na rękę tutaj na tym stoliku, żeby zobaczyć jej siłę. Dawaj, jak mnie jebniesz, to przychodzisz. Ale duża różnica jest między tym, jak chłop jest jakby zdobywany, a jak baba, nie? Bo Ferrari keruje ten odcinek, a jak była fagata, to ona nic nie robiła. Totalnie, tylko czekała, aż oni coś zrobią. Jest duża różnica. Dawaj, kurwa. Rozjeżdżasz tą szmatę. Patrz, już prawie mnie masz, prawie masz. Pa, jesteś. No, nie. Dobra, niestety odpadasz. Tam się widzę. Serio? Dead guy. No, won. Nie, no naprawdę. Nie, no, znowu ją przepuści. Yes. No co dobra, jest? Przechodzisz dalej. Ja też lubię się. Ej, on każdą przepuścił, czy jak? Nawet tą od Jezusa. Czuj, co? Cześć. Co tam garbata? Co? Co tam garbata? Jaka garbata? Ty się garbisz, kurwa. No nie garbię się. Randkę z Kacprem czy Amadim, no to wolałabym mieć z Kacprem. Na pewno nie... Tak, bo powiedział, że jest garbata. Ty, przychodzi garbata baba do lekarza, a lekarz tak. Co się skradasz?
Powiedziałby do mnie, że jestem garbata. Pewno tęsknisz za Tajlandią, więc prosto z Tajlandii. A, już myślałem, ale to nie koniec. Dildo mi się nie, nie, to nie koniec. Słyszałam też, że lubisz stopy. Ej, ale naprawdę. Więc proszę. No, lubię, to prawda, to prawda. A ty masz ładne stopy? Ale nie, nie, że jestem fetyszystą, że chciałbym od razu wsadzić stopę do gęby jakiejś fajnej laski, ale mam coś takiego, że na przykład jak dziewczyna ma stopy, które ich kształt albo coś mi nie odpowiada, to... Nie wiem, kawa, no. Psychicznie cały czas twoja decyzja. Zbliżał się w nią gdzieś z tyłu głowy i mi podpowiadało, ach, ta jest stopa. Pokaż stopy, raz można. Ty masz ładne czy tak średnio? Ładne mam, no. A czy mogłabyś zaprezentować swoją stopę? A pokaż jeszcze? On nie może, bo ma haluksy. Słuchaj, na pierwszej randce stopy pokazywać? Słuchaj, no niektórzy się i biorą z dupy do ryja na pierwszej randce. No, no nie, no spoko, no jak się wstydzisz, to nie musisz pokazywać. No. Zawsze możesz wyjść, nie? Czyli za stopy przejdę, tak? No nie wiadomo, zależy czy są, czy masz zajechane pięty na przykład, czy zadbane. Co? Nie, nie. Tak... Zajechane pięty? Chciałam zobaczyć, czy to, co jak ludzie oni mówią w internecie, to prawda i okazało się, że tak. Specjalnie pomalowałam paznokcie. Pomalowałaś? Tak. No i widzisz, strzał w dziesiątkę. Ja bardzo zwracam na to uwagę. A mogę tylko jednego? Jedną stopę? Tak, tak. No i co? To jest git, czy nie? Jest ktoś, kto się na tym zna? No. Ona ma 6 palców? Jak to? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba git. Ta zielona winorośl, co tam wystaje, to co to jest? A, to grzyb, sorry. Co? Nie, czuję vibe, przepraszam. Okej. Okay. Nie są za to stopy, żebyś nie brał nic do siebie, spoko. Dzięki. Kurwa, dziwnie. Chodzi o stopy. Witam, Kamil. Ale widać było, że... Uważam, że Madin nie jest stópkarzem, że to było oszustwo, a ja się poświęciłam, pokazałam za darmo stopy i nie przeszłam. Pokazała za darmo stopy. Ja pierdzielę. Co ty pieprzysz? Ga? Wersów? Stopy i nie przeszłam. Trochę podobno. Iga? Cześć. Bardzo mi miło. Ciekawa dziewczyna. Wojtek, podoba ci się? Jest ładna, no. Spełniam się aktorsko. Ostatnio NPC nawet miałam przyjemność wystąpić w Dziewczynach z Dubaju, może oglądałeś? Nie, nie oglądałem. Bardzo ale... fajnie. Ale pewnie nie w filmie, tylko IRL. Nie, żartuję. Ale szczerze, przyjęła na klatę Kloka? Nie no, żartuję znowu. Ale szczerze, przyjęła? Kontrowersyjne, więc mam dla ciebie propozycję. Możemy może coś wspólnie. Co grać w Dziewczynach z Dubaju? Miałam mały epizod, ale ten epizod był dosyć kontrowersyjny. Ej, a w tym filmie, bo jest taki film, kojarzę, że Dziewczyny z Dubaju, jest scena jak srają na klatę? Bo powinna być, według mnie. Myślę, musisz że... nadrobić koniecznie, no to się dowiesz na pewno więcej. Tak? Tutaj też byś mogła coś kontrowersyjnego odegrać, czy niekoniecznie? No myślę, że na pewno. A jest Popek jako główny przewodnik muzyczny? Dzięki. Bo on kiedyś taką muzykę nagrał. To musisz tylko najpierw zdradzić, jaką w Dubaju grać. Dzięki bardzo. To płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję ECPU. Polska dał na Goliborde 10 zł. Stopa tamtej 8, lecz 10 jej palec jest pod kątem 20 stopni zamiast 22. Nie no, te stopy to jest luj. W tych dziewczynach. Ja tam leżałam na stole, więc może ty się położysz. Dzięki tutaj. Za dyszkę. Czas mi się gorąco zrobiło. Ja mam się położyć? Tak. A ty co będziesz robiła? A to zobaczysz. No dobra, dobra. Dobra. Trzeba, macie tutaj strasznie duszno, wiecie? No, to prawda. Czekaj, ona będzie odgrywać scenę, w której była w Dziewczynach z Dubaju? Czy ona będzie... rzeźbić mu na klacie? Rzeźbę z brązu? Ja dobra, leżę. Wiesz co? Czekajcie chwilę, bo mi jest duszno strasznie. Mogę wody się napić, proszę? Ciśnie ją sraka do sceny? Tak, tak. Żeby nie zemlała nie, tam. Nie no, w dupę. Co to się dzieje? Dajcie jej coś, powiedz coś. Się dzieje. Coś. Niech usiądzie sobie. Chodź,
Aha, no, bo tak. Ona teraz chyba... Ty, ona gra chyba, rzeczywiście. Ona chyba gra teraz, aktorzy. Może cukier jej spadł? Dajcie jej, możecie jej dać... Macie tu strasznie duszno, jeszcze tam był ten dym, to wszystko. Czyli ona grała kogoś, kogo przyduszali. Okej. Okay. Czyli to jest tak zwane Grigory Florida Netflix Adaptation. Że zmienili kolor, jak zawsze u Netflixa, no i płeć przy okazji. No. Kurwa. Zostawię na spokojnie, czy woda ci starczy? No. Tak? Okay. Co ty gadasz? No Grigory Florida, Netflix. Spokojnie, jestem profesjonalistą, w razie czego mnie reanimował. Nic się nie masz. Z Władcą Piekieł nie zginie. A oni jarają tam na planie? I nie jarajcie tego gówna mi na planie. Już mi się ręce trzęsą. Tak? Ale co jej się stało? Nie, ja się nie stresuję, ale po prostu... Dobra, możemy nagrywać dalej. Chcieliście teatrzyk, to mieliście teatrzyk. Aktorsko się wykazałam. O kurwa! Łyknął wszystko to, co zagrałam. Spoko, spoko, to było dobre, bo wszyscy łyknęli. No aż wody dostałam, także wykorzystam moment i jeszcze się napiję. Dobre! Ograła nas! Skubana! Ale zawiedział... Boxtel w szoku! Moment i jeszcze się napiję. Dobre! Ograła nas! Skubana! Co jest? Ale zawiedziony? Nie, 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 właśnie ja to bym podłodze? W ogóle z tobą porozmawiał o współpracy. Najchętniej poza kamerami. Z chęcią. No, spoko, zajebista jesteś. Dzięki dalej. Super, bardzo się cieszę i do zobaczenia. Już zjebało bank. Zaangażowała pracowników do tego, żeby ją ogarnąć. A ona za tego, eś. Spryciula, no. Był taki moment, eś. Że ona, ten ja mówię, czekajcie, gra, ale robiła to tak przekonująco, no. Że kurwa uznałem, że naprawdę ona mleje. Ona jest kurwa lepsza od tych polskich aktorek młodego pokolenia. No. Ona była dobra. Jakich? Naprawdę była kurde przekonująca. Ja nie znam żadnej. Jak w burdelu tak czerwono. Siema. Siemanko. Trochę się stresuje na twój widok, wiesz? Czemu? Nie wiem, jakie masz takie oczy hipnotyzujące. Wcześniej sobie to wymyśliłaś na pewno. Nie, przysięgam. Tak, naturalnie przysięgam, teraz? Przysięgam, no. Dobra, możesz to ja dotknąć, ja jak mi serce bije. Tak? Pokaż. O no, faktycznie, kurwa, no. Jak dzwon wali. 8 bym dała, ta solidna 8, myślę, że git. Ej, dobra, czy cenisz sobie szczerość? Tak. A co sądzisz o takich fałszywych obietnicach? Aha. Wobec widzów, że nie wiem... Obiecałabyś im coś, a później nie dotrzymała słowa. Byłoby mi strasznie głupio. A to co sądzisz o zachowaniu na przykład Kacpra Błońskiego, który obiecał, że na 200 tysięcy odejdzie z gołców? I nie odszedł. Jak widać, nie? No to jakby Kacper słabe zachowanie. Tak jest. Gdziekolwiek jesteś, Kacper. Trzeba cię rozliczyć tego. Co tam było? Nie wiem. Nie mogłoby nie być ujęć z tego pokoju, to byśmy nic nie stracili. Oni nic nie robią. Tylko Izak coś robił w tym odcinku, nie? Chyba, że obiecałeś, że odejdziesz. Ej, kurczę, już wiem. Aha. A, hy, a. Ale stwarz mi taką jedną aktorkę przypominasz. Aha, nie, to nie ja. Wiem, że to nie ty, ale poważnie. Jako? Jak ona ma na imię. Zajebiście ją kułem. Natalie Wayne. Natalie. Nie. Jak ona ma? Ła. Kurwa, poczekaj, czekaj. A few moments later. Australian biggest star. Angela White. Tak, nam. Mówił ci ktoś to? Tak, znaczy ją tak, podobna, czy nie? Sami. Tak, no trochę mi ją przypominasz, poważnie. Aż takie mam. Boję się zobaczyć, bo przypadkiem mogę pokazać. No, ona niepodobna. Serio? Niepodobna, no. Dla mnie spoko. Sympatyczna jesteś, przechodzisz. Dzięki. No. Się Izak zna? A. Nie, poważnie, Izak. No tak patrzę na twarz i mówię, kurwa, skądś cię znam. A jak często oglądacie pornografię w takim razie, panowie? Zależy jak często w tygodniu pomagasz w biurze. Hej, mama. Jestem Wiktoria. No wiem. Wiesz? To nie jest ta... Ona jest od niego z Trans TV. Aha. Moja sukienka świeci się jak miliony gwiazd na niebie, a ja bym chciała dziś zaświecić tylko dla ciebie. O. Ponad skalę oceniam Amadeusza, jest top the top. Ona ma na głowie takie coś, jak moja babcia miała między kuchnią a przedpokojem. Takie koraliki wisiały w drzwiach. Się przechodziło, one tak robiły. Zaprezentuj się proszę, bokiem, tyłem. No, argumenty z przodu, argumenty z tyłu. Jak mam cię przekonać, panu? Nie, no wypiję się, ona mnie irytuje. To taki mężczyzna, o którym marzę.
A będziesz grzeczna? Dla ciebie tak, bo jesteś moim władcą. Dobrze, przechodzi pani dalej, no. Co jest? Tak. On każdą przepuścił. Siemano. My się znamy w sumie. Tak, znamy się. Gadałem kiedyś z tą na Omegle, chyba byłaś jeszcze nielegalna. Ale już teraz jestem. Ile masz lat? 18. Kacman, Kacman! Myślisz, że się z nią kiedyś spotkał? Kacman? Ha, myślę, że mniej. Masz mega ogniste włosy, pasuje do Władcy Piekieł. Pasujesz do Gwiazdy Piekieł? Pfu. Ale się zajęła! A wiesz przeznaczenie? Nie wiem, czy wierzę w przeznaczenie, raczej nie. A ty? Ja uważam, że jest to przeznaczenie. Tak? Że tak. Pasujemy do siebie? Tak. A co masz za tatuaże? Zajmuję się tatuażami. Tak? Dzielasz ludzi? Tak. To co byś mi wytatuowała? Jabola. Jabola. Stałem żądu na balecie z Jabolą wczoraj. Przykro mi niestety nie, kojarzę cię za bardzo z Omegle. Trzymaj się. Kazał mi pokazać cycki, że mnie przepuści. Powiedziałam, że nie i powiedział. To jest taki brak szacunku w mojej strony. No dobra, no ale szanujmy się, co ona ma więcej do zaoferowania? Ja pierdzielę. No nic, to co miał kazać? Co ona pieprzy cały czas, bo już mnie wnerwia ona. Naprawdę. Płaczę cały odcinek. Po co przyszła do tego programu? Ale co minus jeden? No plus jeden, plus jeden, plus jeden. Cześć, Marta. O nie! Przepraszam, to mi sknęło. Zdarza się, no nawet najlepszym się przepraszam. Zdarza. Nie, dobra, jakie pocałuj minus jeden? Mnie w dupę. Minus, minus jeden, co najwyżej. Sam to wymyślał, on jest mocny. Od zawsze mi się podobał. Nie, żartuję, przepraszam. Marta. Co za medal? Z Pucharu Świata, słuchaj. Naprawdę? W trójboju siłowym. Co ty gadasz? Widać, że potrafi poważnie co? Pogadać. Nie docenia się takich facetów, nie? Ile na klatę wyciskasz? No, mogę tak wyciskać. Co, jest to Ferrari? Znowu? Kama. Aż nie pogadać, nie docenia się takich facetów, nie? Ile na klatę wyciskasz? Mogę zaprezentować, jak przejdę do kolejnego etapu. Ale to, a wycisnęłabyś mnie? Zależy, ile ważysz. Tak z 80. Dam radę, proszę cię. To niech zrobi z nim przysiad, to będzie w chuj pod kontent dobre. Kurwa, nie, umrę. No, dawaj. Kurwa, to byś jeszcze... Jeszcze mogłabyś karła jakiegoś... Znaczy, drugi raz? Nisko. Jak mi pęknie spódnica. Kurwa, bez odrzewki. Ojtek, nie każdy... Boże, jaki to jest w dupę NPC, no nie mogę. Kurde. Ja nie wierzę w to. Ma takie zdrowie jak ty, że od razu coś pierdolnie. O, nie, silna, jesteś silna. Dobra, zapraszam następnego tematu. Tylko czemu masz takie nogi pobijane od tego, od siłowni? Tak, od siłowni, niestety, no ale trzeba. Dziękuję bardzo. Proszę, krótka piłka z mojej strony, robisz pałę czy nie? Lubię silne babki. Ona jest silna, giga. Hejka, jestem Daria, bardzo miło mi się widzisz, poznać. I tamta miała co zareprezentować, mega silna baba, podniosła go tak o, a tamta druga co miała zrobić? Nic. Nic, nic więcej nie miała tamta. Cześć. Ogólnie to, ja nie wiem w sumie, co mam tutaj takiego ciekawego do powiedzenia, bo ja nie chcę tutaj robić jakichś rzeczy, bo to się ze mną nie zgadza, ale na pewno ze mną byś miał dobrze jak pojeść, ze względu na to, że mieszkałam we Włoszech. Jak co by miała? A pojeść, pojeść. Nauczyłam się robić dobre włoskie makarony. I chcesz mnie przekonać makaronem? Kurde, ale słabo trochę makaronem, nie tylko przekonywać, wiesz. Nie, umiem też robić koreańskie jedzenie. Makarony i koreańskie to mam na dowóz, wyobraźcie się. I zawsze tam się rozkręca tutaj. Kurde, nie chcę być smychamski. Boże, czemu ja jestem takim miłym człowiekiem, no? Mało to już też tak przepuszcza, bo nie potrafi tak odrzucić. Ma hamulecy, będziecie kapa? Dobre serce. Ale przykro mi nie. No nie dokuczajcie. Jasne, bardzo miło było cię poznać. Przepraszam. Nie ma sprawy. Ja nie mam serca być chujem. Kasia, miło mi. Cześć, Amadeusz. Co jest Kasia? No, wszystko w porządku. Ta peciara? Co ciekawego? Nie ma pomysłu. Ona ma oko podbite, ukryte pod makijażem. Cześć, Amadeusz. Co jest Kasia? No, wszystko w porządku, no. Co mi powiesz? Widzisz? Tutaj ma siniaka. Ona ukryte ma oko podbite. Mówisz ciekawego? Nie ma pomysłu na siebie. No, co od botoksu? Co mi pokażesz ciekawego? Ona wygląda z twarzy jak wersów. W sumie to taki jakby a la jak wersów? Może ty coś powiesz. Co ja ci mogę powiedzieć? Nie znam kompletnie twojej twórczości. Mhm. Kompletnie. Ani jednego odcinka nigdy nie obejrzałam. Ale nie znasz praktycznie totalnie nic, tak? Nic. No to nie, ona nie jest podobna do wersów. Co ty gadasz? No tylko ma kolor włosów podobny.
Jednego odcinka nigdy nie obejrzałam. Ale nie znasz praktycznie totalnie nic, tak? Nic. No to po co tu przyszła? Ona może też przygrywać taką kozę. Usta? Nie no, usta ma lepiej zrobiony wersow. No tato miała w Turcji albo gdzieś w dupę w Bangladeszu robione. Że jej opony przykleili. W sensie, dobra, co ja pieprzę, nic nie robili. Kompletnie, dzięki, ani jednego odcinka nigdy nie obejrzałam. Ale nie znasz praktycznie totalnie nic, tak? Nic. To po co tu przyszła? Ona może też przygrywać taką kozakówę. Ale to też mu się może podobać, że ona go nie zna. Tak. Free fightów nie śledzisz? Nie. Nic się nie klei ta gadka. Nie. Wiesz co, bardzo w pewnym momencie lubiłam oglądać ekipę. Weronikę Sowę, ale w tym momencie w ogóle nie śledzę tego YouTube'a. Ty sama trochę wyglądasz jak wersów, jak Weronika Sowa. Kurde, mam... Nie, no... Kolejny! Zapytaj, czy uważasz, że ta gadka się klei? Czy uważasz, że klei się między nami gadka? Wydaje mi się, że tak. A mi się wydaje, że czemu nie. Czemu kłamiesz? Kurczę, mi się wydaje, że nie za bardzo się klei. Jasne, rozumiem, w porządku. Nic za ciebie totalnie nie mam, nie czuję wersji, ale że... Jasne. Do zobaczenia. Dobra, do Manu. Tak ładnie się przywitam. Cześć, Dominika. Cześć. Jest towarzysza tak jak ty, Amadeusz. Te paznokcie są tego... dowodem? Dowodem. A co, jakąś szmaty wytargałaś za włosy? Tak, tak. Kiedy? Taką kurwę, wiesz? No, co zrobił? Co jest? Nie, spoko, na jest? O faceta chodziło, to tak w skrócie. O faceta, a to moja... A jesteś wolna czy zajęta? Jestem wolna, teraz wolna. Ale o swojego ex, tak? No tak, o ex. Go nie kocham, nie lubię go. Red flag. Red flag. Jeszcze mogę ci, nie wiem czy to cię przekona ogólnie, ale dla ciebie mogłabym być, popatrz, i aniołkiem, i diabełkiem. To wkurwiamy. Cześć, co ona tam miała? Dla ciebie mogłabym być, popatrz, i... Co tam jest? I aniołkiem, i diabełkiem. To są napisy? Devil i Angel? Aha, no to do dupy. Wełkiem. To wkurwiamy swojego ex. Pewnie dwóch byłych się podpisało. Nie no, żarcik. To ja, ona sama sobie chciała taki tatuaż. Siema, blondyna, zrobić ci syna? Ja cię, kurwa. Ty, widzisz, trafiła w dobre ręce. Najlepsze. Na rozrabia... Co, żarcik, tak było. Ale co ty piszesz, chamie, szowinisto? Nie było tak. Miałeś? Ogólnie. Zobaczy, co stracił. Wiecie, jak jest. Przychodzi koleżanka dalej. O, super, dziękuję. Ej, to on jedną odrzucił? No, kurwa, mać. On większy przepuścił. Wszystkie brały, 30 odrzucił chyba. Ale jeszcze tak wrócę się. O. A na co on tak zmadował? Przecież on wybiera, dzięki, kogo chce. Wczoraj się myłem. Oh my god. Kurwa, już sobie próbuję wymyślić to, co ja mam powiedzieć. Nie? Jestem. Nadszedł moment Jokera. Dobra. Która przejdzie? Albo ta od cyców. Ta nie przejdzie, bo powiedziała, że woli Blonskiego, więc na pewno jej przejdzie. Albo przejdzie ta, albo ta. Bo tam się słabo gadało niby. Albo ta, albo od cyców. Czyli macie po 30 sekund na to, żeby uświadomić mnie w tym, że popełniłem błąd. Na twarzach niektórych i po zachowaniu z was widzę trochę hard feelings. Biała? No każda jest biała. Bo to nie było nic personalnego i... Ale zacząłbym od ciebie. A dlaczego ode mnie? No dobra. Nie, a zaczniemy ode mnie. Ale mocno jest. No, ale dobrze, że zawalczyła o siebie. Właśnie zapytałeś tutaj jednej dziewczyny, czy ceni sobie szczerość. Ja uważam, że jestem bardzo szczerą osobą. I po tym, jak wyszedłeś na żywo, jakim okazałeś się chamem i prostakiem, chciałabym iść z taką osobą na randkę. A pieniądze to nie wszystko, więc ja dziękuję. Nie bierz mnie pod uwagę. Mocny jokerek. Po co ona tu przyszła? Slot tylko zajęła. Spoko, w porządku. Ja nie jestem tutaj, żeby cię moralizować, ale uważam, że ja mam szacunek do ciebie. Ty powinieneś mieć szacunek. Ta baba mnie tak denerwuje, bym jej wryj dał. Jakby można było bić kobiety. Bo to jest typowy teammate, co pisze tak, open bot. W 10 minucie, bo padł 2 razy. Ona mnie tak denerwuje, naprawdę, i zapieprzy gonga. Jakby można było oczywiście, ale nie można. Więc wy też nic nie róbcie krzywdy drugiemu człowiekowi.
moralizować, ale uważam, że ja mam szacunek do ciebie. Ty powinieneś mieć szacunek do mnie. Dla mnie poniżające jest to, że mówisz mi, że mam pokazać cycki albo wypad. No tak troszkę szacunku. Czy zaproponowałem ci to wypad? No, ale... Ja niczego ci nie zmuszałem. No oczywiście, no, że nie, ale no mówienie... Nie takie rzeczy były w tym programie. Wiem, ale mówienie pokaż cycki albo odpadasz, no to moim zdaniem nie na miejscu. Moim zdaniem też nie na miejscu. Tego nie powiedziałem. Powiedziałeś, że jak pokażesz swoje walory, to przejdziesz. Co tak zerkasz? Jak mi pokażesz swoje walory, no, to szanujmy się po prostu. Nigdy cycków na oczy nie widział. Po pierwszym programie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Koleżanka wydawała się dość otwartą. Widziałem, że ma przykute sutki. Byłem ciekawy, jak one wyglądają. Jeśli nie chciała ich pokazać, to oczywiście to uszanowałem. Jak on to argumentuje. Ale to ma sens. Dla mnie on plus jeden Ferrari. Plus jeden Ferrari giga chat. Dalej, pomimo że w słuchawce słyszałem sygnał, żebym temat pociągnął. Wcale tak kurwa nie było. Tak, nie było. Zapraszam. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w internecie masz niezbyt przychylną opinię. Chciałam się dzisiaj przekonać. No i przekonałam się, że wszystko to, co ludzie mówią... To... Ale on myślę, że przepuści Toms od cyców. Bo trochę żal mu się zrobiło jej. I on z żalu ją przepuści. Dzięki, Pikachu. To jest prawda, no i zachowywała się po prostu jak palant. Bądź i to co widzieliśmy na kamerach na backstage'u, gdzie dziewczyny odchodziły i mówiły za ich plecami jakieś chamskie teksty, to przekonałeś wszystkie dziewczyny, że na pewno nie wybiorą randki z tobą, tylko pieniądze i nie wiem czy jest tutaj... No dobra, ta to jest jakaś śrnięta baba, naprawdę. Co ta pieprzy ona? Co ona pieprzy? Jeszcze raz muszę posłuchać. Że to takie farmazony gada. To jest prawda. No i zachowywały się po prostu jak palant. I to co widzieliśmy na kamerach na backstage'u, gdzie dziewczyny odchodziły i mówiły za ich plecami jakieś chamskie teksty, to przekonałeś wszystkie dziewczyny, że na pewno nie wybiorą randki z tobą, tylko pieniądze. I nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto by naprawdę chciał pójść z tobą na randkę po tym, jak się zachowujesz. Nie dostują. Głupia ona jest. Kiedy liga? W nocy dzisiaj, jakoś o 12. No. A jedna nic nie powie i przejdzie. Wydaje mi się, że nie jesteś taką osobą, na jaką się kreujesz. Czyli nie jesteś takim chamem. On naturalnie wypadł. Skrzywdzonym facetem. Mi się wyda. Co jest? ECPU! Ktoś go kiedyś skrzywdził. ECPU powinno wywęszyć sprawcę. Po prostu próbuję pokazać swoją wyższość. Chociaż jesteś na równi z każdym innym człowiekiem. Chciałabym to podkreślić, żebyś o tym pamiętał. Ale o co chodzi tym babom? Skąd one się wzięły? Każda z innej sekty. Ta gada o jakimś wywyższaniu się, ten gad. Co tu się w to będzie? Ty! Żadna nie powinna przejść. Żadna nie powinna przejść. To przejdzie ta od cyców, bo jedyny jaki zarzut miała, to że miała cyce pokazać, a każda inna mu suszy łeb. O jakieś rzeczy z dupy, która wyczytała z tego, że on z jakiejś mowy ciała. Co tu się dzieje? To jest twoje zdanie, opinia. Że wszyscy dokładnie, są równi, to jest moja opinia. Fajny jokerek, fuj, ten odcinek jest dojebany. Znaczy, ja tak ogólnie jak sobie przeanalizuję te wszystkie dziewczyny, które tutaj były, łącznie z wami, to wydawało mi się, że momentami byłem hamem tylko i wyłącznie pod content, a ogólnie mam wrażenie, że byłem aż za miły dla tych dziewczyn, więc nie do końca rozumiem wasze podejście. No mówiąc, że żadnej byś nie podał. Nie podałbym z prostej przyczyny, tak jak mówiłem wcześniej. Ale nie musisz się tłumaczyć dlaczego, ale samo to, że tak powiedzieć było... Cześć, że czego by nie podał, bo nie wiem o co mi chodzi. Weź ktoś przypomni. Czego by nie podał? No co wy gadacie, no. Serio, czego by nie podał? Nie podałbym z prostej przyczyny, tak ale jak no mówiłem wcześniej. Ale nie musisz się tłumaczyć dlaczego, ale samo to, że tak powiedzieć, było mega nie na miejscu. To poza kamerami tak, żeby żadna nie słyszała. Dlaczego? Ja miałem świadomość, że wy to wszystkie słyszycie. No dobrze, ale nie no znaczy, tak że nie podałbym, mówię. Bo są nieatrakcyjne czy coś takiego, tylko nie podałbym dlatego, że jak później podkreślam, nie jestem taki łatwy, na jakiego wyglądam. On ma trzy dziewczyny, które go atakują, on się kompletnie nie przejmuje i bierze to na klatę. W sumie to... Ciebie bym chętnie wybrał, więc zapraszam. No bo reszta miała zaszuty. Ona przeszła tylko dlatego, że nie pultała się o byle gówno. Taka prawda. Ale dziwnie. Nie, super, może się lepiej proszę dogadamy. Bardzo. Wygląda na to, że wszystko jasne. Do następnego etapu przeszło 19 dziewczyn, a już w kolejnym odcinku... Dobra, nie pierdol, kurwa, to jest dzieło Władcy Piekieł. Ulubiony kolor... A wejść chłopcu? Z czego ulubiony kolor? Kurwa, to jest dzieło Władcy Piekieł.
Ulubiony kolor. A wejść chłopcu. Kurwa, ale naprawdę myślisz, żebyś mnie utemperowała? Może odrobinę. Ja ej, ale Ferrari kieruje ten odcinek, że ja pierwsza. Ty serio, ja ci mówię, że chyba po tych odcinkach GOAT będzie tylko regres. Nikt już tego nie przebije raczej. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!